23 marca 1998. To już 20 lat, od kiedy światło dzienne ujrzał skandal molesty, swoisty kamień węgielny pod fundamenty warszawskiego rapu, jak i całego nurtu ulicznego. Album kultowy, znany na pamięć, notujący niezliczone follow-upy, inspirujący mimo swojej surowości kolejne pokolenia. Postanowiliśmy zapytać kilka osób z różnych pokoleń o to, co znaczył dla nich skandal. Jednak na początek posłuchajmy, jak sam moment premiery wspomina Włody. Samego momentu premiery jako takiej sklepowej nie pamiętam zbytnio. Natomiast wydaje mi się, że chyba blisko tej premiery, kwestia kilku dni, graliśmy koncert w Remoncie, z którego fragmenty można gdzieś tam dorwać na YouTube. Te same fragmenty oddadzą najbardziej ducha tego dnia, no jak co tam się działo. Jakoś zgrało się to wtedy przypadkowo z meczem Legii, pamiętam. I chyba pół sali to byli chłopaki, którzy bezpośrednio z meczu przyszli na koncert. Skandal to jeden z albumów budujących warszawską scenę. Ramię w ramię z Molestą szedł jednak także Zip Squad, który swój debiut wypuścił rok później. Jak członkowie ZIP wspominają moment premiery skandalu? Miejski w rapie dziki, jak wiking, mam swoją grupę, niech cię to nie dziwi. W 98 roku bardzo dużo czasu spędzaliśmy razem z Molestą. Pamiętam czas powstawania płyty Skandal. Przełomowej płyty Skandal. Pamiętam kręcenie klipu, wiedziałem, że tak będzie. Na ursynowskim boisku i na górce, na boisku byliśmy. Pamiętam, że ta kamera była taka wielka. Pamiętam Pelsona, który zażartował sobie, że tą kamerą to chyba Krzyżaków kręcili, bo tak to mniej więcej wyglądało. Była wielka i starodawna. Ale na taśmę filmową, to dzisiaj już chyba niewielu artystów kręci na taśmie filmowej teledyski. To był super czas. Ja pamiętam, dla mnie to było bardzo ciekawe, bo ja wtedy mieszkałem u Pona. Włody był codziennie właściwie u Pona, więc byliśmy naprawdę bardzo blisko. Nikogo nie ma na dole, cała ekipa o 8 ustawiła się na szkole. Byłem świadkiem tego, jak to powstaje ta płyta, bo wszystko powstawało gdzieś na moich oczach. Gdzieś tam uczestniczyłem w tym wszystkim z racji tego, że to jednak Służewiec, jakby nie patrzeć. Także nawet jeden z teledysków był nakręcany u mnie w domu. Także to jak gdyby bardzo bliska mi jest ta płyta. Tak? Jak gdyby no Zip Squad, Molesta, trzymaliśmy się razem, także wszystko tam było gdzieś połączone jakoś. Także pamiętne czasy. Przeprosić raczej, to było pewne jak techno w trendzie. Wiedziałem, że tak będzie, wiedziałem, że tak będzie. 20-lecie skandalu Molesty. Teraz w końcu, 20. rocznicę tej klasycznej płyty Molesty, mogę się przyznać do jednej rzeczy, że ja już byłem w posiadaniu tej płyty jakoś chyba pół roku przed premierą, dokładnie. I żeby nie było tak, że się chwalę, ale jakoś tak pół roku przed tym byłem w posiadaniu chyba około gdzieś 8 numerów ze skandalu. I w tym czasie, kiedy byłem małolacikiem, no wtedy miałem prawie 18 lat, to było przed moją 18. Wyleciałem do Tajlandii na 3 tygodnie. Jedyną kasetą, jaką posiadałem na Walkmanie, to była kaseta grana od Kaczego, na której miałem prawie niecałą płytę, tam było chyba 3/4 materiału. I to był jeszcze materiał taki niezmiksowany. Także czułem się dumnym posiadaczem płyty pół roku przed premierą. Leżałem sobie na plaży i naprawdę ta płyta zrobiła na mnie mega wrażenie. I po latach jedną rzecz chciałbym na krótko powiedzieć, że nie da się ukryć, że ta płyta była w 100% inspiracją dla początkujących raperów z Warszawy, nie wiem jak z całej Polski, ale na pewno dla nas jako Zipów. Pierwsza rzecz dlatego, że bardzo była jakby w podobie do naszych gustów muzycznych, ale druga sprawa jest taka, że w tamtym czasie i do dzisiaj jest zresztą tak, że również przyjaźniliśmy się z Molestą, z chłopakami z Molesty. Kaszy mieszkał dwie ulice obok mnie i dwie ulice obok Korasa. Zawsze przyjeżdżaliśmy do niego, zgrywaliśmy jakieś płytki.
jeździliśmy razem na desce. Przynajmniej nas uczył jeździć na desce. Także to jest taka wspominajka, trochę cofając się wstecz. Bardzo jest mi przykro, że chłopaki już więcej nic nie próbują nagrać, ale liczę na to, że kiedyś w końcu jeszcze nagrałem jakąś płytę razem. Bo cały ten skład jest kurwa legendą. I na zawsze tak zostanie. Ja trzymam kciuki za to, żeby chłopaki jeszcze razem się spotkali i ewentualnie nagrali jakiś fajny materiał. Pozdrawiam, szacuneczek, Skandal Molesta. Osiedlowe akcje, co chcesz o nich wiedzieć, trzeba być z nami, robić to, żeby wiedzieć. Krążek miał niebagatelny wpływ także na inne stołeczne legendy, na przykład formację JWP. Skandal to jest płyta, która w moim życiu zajmuje bardzo wyjątkowe miejsce. Z różnych względów, z takich względów, że byłem młody, kiedy ją słyszałem. Z takich względów, że na tamte czasy była super nowoczesna i chłopaki z Molesty jakby ukształtowali styl, który długo był potem obecny, choćby w mojej ekipie gdzieś tam. Bardzo duży wpływ na naszą ekipę wywarła ich muzyka. Jest to połączenie takie swoiste. Dla mnie to jest wypadkowa takich ulicznych hipisów na deskorolkach, czyli skate'owsko-hipisowsko-uliczny rap. Mówiąc o zasadach, ale jednocześnie z dystansem i nie wal prochu, wal kwasy po trochu. Elo. Opowiem teraz o czymś starym jak świat, choć mam dopiero 21 lat. Na temat... Wspominaliśmy o tym, że Skandal inspirował także kolejne pokolenia. Oddajmy więc głos Trasowi, który w momencie jego premiery miał 13 lat. Płytę Skandal usłyszałem na obozie piłkarskim na Chorwacji albo na Chorwacji. I pierwszym kawałkiem ze Skandalu, jaki usłyszałem, był kawałek Armageddon. I usłyszałem go 40 razy pod rząd i rapowaliśmy go w moim pokoju z czterema innymi ziomkami w kółko. Armageddon to szybka zagłada, to wpada nie wychodzi, taka jest zasada. Bogaty, biedny, zdrowy i chory. Razem po Korei do gazowej w komory. Jest to dla mnie jedna z najważniejszych płyt, oprócz płyt WWO właściwie, bo chyba tylko płyty Zim Składu i WWO były wyżej dla mnie. 1998. Mundial we Francji, premiera Skandalu. W tym roku urodził się także Jan Rapowanie, młody reprezentant SB Mafii. Czy Krążek Molesty i na niego miał muzyczny wpływ? Co do moich jakichś tam wspominek skandalowych, to pamiętam, że jak usłyszałem pierwszy raz tę płytę, byłem, nie wiem, miałem pewnie 12 lat. I co mi się spodobało, to, że w klipie, to ja wiedziałem, że tak będzie, osiedle wyglądało bardzo podobnie jak osiedle, na którym się urodziłem, chodziłem do przedszkola. I wtedy jakoś tak zacząłem to wszystko sprawdzać i było tak, że nie rozumiałem do końca jeszcze, o czym jest ta muzyka i tak dalej, ale na pewno Skandal i PZ to były w ogóle, to były czynniki, które sprawiły, że zacząłem słuchać rapu. Potem przez to, że słuchałem tego rapu, zacząłem rap robić i tak. Nie bawi mnie z pistoletem w ręku, nie bym się bał. Ja nie czuję lęku i nie czuję strachu. Zrykowa na głowie, asfalt od piachu. Odsuwam głowę, bo wiem, że całe zgromadzenie swoje coś wlatującego. Jestem zagrożeniem. Jak mogliście usłyszeć, Skandal Molesty mimo 20 lat wciąż budzi duże emocje, wciąż inspiruje i wciąż chce nam się do niego wracać. A hasła Z Szacunku czy Kseroboja nadal stanowią dla młodych swoisty wykaz hip-hopowych zasad. Odpalmy więc dzisiejszego dnia raz jeszcze ten kultowy krążek. Ostatnie słowa oddajmy Włodiemu. Nasza płyta stała się czymś takim, powiedzmy, jak logo Run DMC, czyli jest to rozpoznawalna wszędzie. Ta generalnie płyta i ten zestaw numerów i tak dalej, jest mnóstwo follow-upów, nie follow-upów, przeróbek, nie przeróbek, odniesień do tego wszystkiego, dlatego że to jest klasyka, po prostu stała się klasyką. Jedno co dajesz i bierzesz od braci. Nie chodzi o szereg, szacunkiem się płaci.